Opowiadają, że jest zakręcony. Być może jest zakręcony, ale muszę powiedzieć, że jak jest weekend, tak jak teraz sobota, to większość z nas jest zakręconych. Oczywiście tych pełnoletnich, bo ci niepełnoletni. Nie. Tata, mama, nieprzytomni. Dziecko cierpi. Kręty strumyk polowałem na szczupaka, bolenia i kleja. Generalnie było nie za ciekawie, ale udawało się co pewien czas coś zobaczyć. Chyba najlepiej kleń brał tego dnia. Fakt, że faktem też trafiłem na dosyć ciężkie warunki pogodowe. W zasadzie półtora dnia to dosyć mocno lało i moje łapanie to polegało na tym, aby pić herbatę, pić kawę, jeść kiełbasę i walczyć z wiatrem, bo wiatr sięgał, można powiedzieć, że zenita. Był potężny. Szczupaków kilka mi się udawało złapać, pokazałem wam tu kilka. Oczywiście tutaj pamiętajcie o tym, że ostatnio naszą montażystką jest Jolanta Okoń i ona się zajmuje montażem. Wybrała kilka. W każdym razie kilka szczupaków ładniejszych udawało mi się. Sporo udawało mi się złapać szczupaków takich małych, wymiarowych często gęsto, ale takie ledwo, ledwo przekroczone. Generalnie nic dużego nie brało. Szczupak tu jest dosyć spory, prawdę mówiąc, i też uważałem, żeby użytkować jednak wędkę jednak mocniejszą, bo było zagrożenie, że walnie coś większego, a te co brały na tą wędkę w zasadzie nic mi nie mogły zrobić. Ale ja pamiętam, jak kiedyś na tą wędkę delikatną, którą łowię głównie ten mój spinnik do obrotówek, to tutaj stoczyłem walkę i przegrałem. Straciłem wtedy kołowrotek. To znaczy, rozwalił się. To będzie chyba największy szczupak, którego teraz koluję. A ta walka była zaraz po zakupieniu mojego sprzętu, pamiętam. Kupiłem wtedy tą wędkę, kołowrotek sobie do tego dokupiłem. Fakt, że wtedy gorszy miałem kołowrotek, bo tutaj specjalny rozmiar musi być i wtedy nie miałem pieniędzy na taki, co chciałem. No i właśnie walnął szczupak większy i dostałem. Także tutaj jednak polując na te szczupaki, użytkuję jednak tą wędkę taką ciutek mocniejszą, aby przypadkiem jak natrafi na większego, a jest tutaj spory, chyba 11 kilo nawet można to złapać, to żeby nie było jazdy. Te szczupaki brały mi tu generalnie i po drugiej stronie, czyli tu jak jest ten mostek główny i tak co pewien czas pyk, 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 kilo, pół kilo, półtora kilo i tak na zmianę. Później uderzyłem sobie trochę tutaj. No bo to nie było jakieś gigantyczne branie, mówię, pogoda marna, w zasadzie co chwilę miałem złe warunki, większość to sobie stałem, piłem kawę, ktoś powie, a co innego pijesz? A co ci to obchodzi? A co ty pijesz? O, a to być najprzyjemniejsza walka tego mojego pobytu na tym akwenie. Nie wiem, czy będę tu siedział, planowałem nas jeszcze na gruntówki tu pobawić się i być może się pobawię, a jak nie, to będę uciekał dalej. W każdym razie to była moja najmocniejsza walka, pamiętajcie o tym, że tu jest ta ryba, to być boleń. Nie udaje mi się zbyt często łapać takich większych boleni tutaj, ale raz na jakiś czas się jakiś taki fajniejszy uda. I to jest właśnie jeden z nich, taki boleń, który już tą wędkę zaczyna łamać, zaczynały mi kości trzeszczeć i generalnie Jolanta Okoń miała problem. No bo nie wiedziała, jak to zmontować. Piękne, nie? Bolenie to piękne ryby, one są też waleczne takie. Ale one też ciężkie do łapania są, one są takie strachliwe, trzeba cicho nad wodą, nie śpiewać od razu piosenek disco polota i tak dalej. Pokazałem wam też okonia, bo udawało mi się też okonie złapać takie w miarę fajne, wymiarowe. Czyli to też już, okoń nie jest taki zły wcale, pamiętajmy o tym, że kręty strumyk jest generalnie akwenem początkowym. I tutaj gracze, dla nich okoń pół kilo to jest frajda, to jest z czego się cieszyć. Później uderzyłem tutaj na klenie, żeby sprawdzić mniej więcej tę odnogę dolną i te klenie faktycznie brały. Nie stałem długo, bo to końcówka mojego było łapania tutaj, ale jakby postał dłużej, to myślę, że tych kleni można by tutaj złapać. Dosyć sporo, no i być może jakiegoś większego, bo pojawiały się takie kilo, półtora kilo. Myślę, że byłaby szansa tutaj złapać tego klenia większego. Zresztą mój kleń największy, jaki mam złapany w grze, to jest tu, 5,5 kg. Ale to było dawno. Russian Fishing 4 wtedy był inny. Ryba brała więcej, brały większe i generalnie wszystko było większe. A ceny były tańsze. O, to. Także tak to wyglądało. Klein 5,5 kg to moja pierwsza trofka złapana w Russian Fishing 4. Zaraz jak ta gra wyszła, czyli kilka lat temu, później miałem przerwę, już nie grałem tą gierkę. Teraz tutaj złapać klenia daje się dużego też, ale już takiego z tego, co gracze opowiadają, nie, 5,5 kilo, to mówią, że to naprawdę to jest ciężka sprawa. Nie, muszę zobaczyć, jakie teraz jest rekordy na tym akwenie, w każdym razie no ciężko z tym kleniem takim już dużym naprawdę jest, ale daje się.
Moim zdaniem te klenie są chyba najlepsze tu do łapania na spina, bo one w miarę dobrze biorą, można ich łapać, gracz nie musi mieć potężnego sprzętu aż tak, no bo z tymi szczupakami różnie. Oczywiście pamiętajcie o tym, że to gracz sam decyduje. Tutaj też są sumy i można je w nocy też kombinować. Ja w nocy jakoś na spina nie bardzo lubię łapać, powoli to w zasadzie w ogóle w nocy nie łapię. A co robię w nocy? Piję. Dużo wtedy piję, czekam na poranek. No, poranku, ogórki małosolne i jedziemy dalej z tym koksem. Te klenie brały mi tutaj w trzech miejscach, te miejsce na końcu już wam Jolanta, rzecz jasna, okoń pokazuje, która montuje materiał, pamiętajmy o tym, ale trzeba jeszcze pochodzić, jeszcze pokombinować też różne obrotówki, ja sobie wziąłem tą, akurat wsadziłem obrotówkę, to jest taka standardowa obrotówka, bym powiedział, tutaj ona się dosyć dobrze sprawdza, ale można tutaj pokombinować jeszcze różnie. O, no właśnie, Jasiek. Udało mi się też jednego Jaśka, to jedyny Jasiek, jaki mi tutaj trafił. Dosyć fajny. Ja Jaśki lubię, chociaż one nie wyglądają tak może specyficznie pięknie, jakoś coś takiego, ale lubię. Taki jeszcze fajnie wypasiony Jasiek, to już naprawdę fajna sprawa. Największe Jaśki nałapałem na akwenie bursztynowym, czyli tam, gdzie być duże karpie. Dawno nie byłem na karpiach i szczerze mówiąc, na razie nie ciągnie mnie. Tak, na tamte karpie. Za dużo zachodu, a gotówki w zasadzie do tyłu. Trzeba tam mieć mocno wszystko przygotowane. Na razie myślę o tym, żeby pójść na Tunguską i w tą stronę moje oczy są skierowane. Żeby pobawić się trochę ze spinem tam teraz na mniejszych rybkach i trochę przy okazji pokombinować z lipiniami, jak to wygląda. Później na spławik, jeżeli chodzi o sieje, i to jest mój taki główny teraz ten, a później znowu może myślę teraz komorówka znowu albo osada, czyli deszczownia i tam coś takiego mniejszego pobawić się. Na razie ten kręty strumyk myślałem jeszcze, no może zostanę, muszę pomyśleć. Pomyślałem tutaj na trzy grunty delikatne ustać i coś pokombinować, a może spróbować i karpia, bo tu jest, może suma w nocy, bo tutaj też jest ten sum w nocy na gruntówki jakby spróbował. No, trzeba by pokonać, chociaż tu nie jest jakoś dużo łapanych tych sumów z tego, co pamiętam. Nie wiem, w nocy, prawdę mówiąc, jak łapię na gruntówki, to łapię takie zwykłe rybki, tutaj sobie stoi leszcze na przykład. Czasami udaje się mieć fajne gniazdo z tymi leszczami, one dosyć fajnie biorą. Te klenie, jak widzicie, one takiej wielkości ino przekraczające wielkość, ale co pewien czas się zdarzał taki większy, czyli dla gracza, który początkowo tutaj łapie, jest to na pewno wartościowe, żeby z tymi kleniami się pobawić. Tym bardziej, że mówię, nie trzeba mocnego sprzętu, jedynie mocne plecy. No jednak boli, nie będziesz stał tutaj spory odcinek nad wodą. Tutaj też często pada deszcz, jest burza. Jesteś zgarbiony, piorun cię szybciej może grzmotać, to wszystko zależy od tego, do twojego też szczęścia, ale jak generalnie sporo ludzi tu cierpi. trzeba uważać. Takie kilogramówki właśnie one się trafiały, mówię, prawdopodobnie może jeszcze większa trochę obrotówka, żeby się pobawić na te większe i można by tutaj coś takiego większego i wyczesać. Z tego co pamiętam, chyba ostatnio ktoś tu złapał jakąś fajną sztukę ponad 4 kilo czy coś takiego, także tutaj też można właśnie coś takiego zdziałać. No i tak to wyglądało moje wędkowanie Stanisława na krętym, a teraz do bazy. Dziękuję wszystkim za uwagę, pozdrowię oczywiście Jolantę Okoń, trzymajcie się, do następnego.